Gmina Kobierzyce rozrasta się w błyskawicznym tempie, a wzrost liczby mieszkańców wiąże się z koniecznością zadbania o odpowiednią infrastrukturę. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej to największa inwestycja w historii tej gminy. Prace rozpoczęto 2 lata temu, a ich koniec zaplanowano na jesień 2020 roku. Na całkowity koszt inwestycji składa się budowa kanalizacji w 11 miejscowościach oraz oczyszczalni ścieków, która została oddana do użytku w zeszłym roku. Całość inwestycji około 100 milionów złotych. No to ta kwota już jakby mówi sama za siebie, to są potężne pieniądze. Oczywiście nie wszystkie pieniądze z budżetu gminy, ponieważ tutaj w zakresie tej inwestycji podpisaliśmy umowę na pożyczkę i dotację z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. No i tam z tego wojewódzkiego funduszu około połowa tych pieniędzy, jeżeli chodzi o pożyczkę oczywiście i dotację, wpłynie na konto gminy. W ramach inwestycji powstanie około 60 km sieci kanalizacyjnej, a skorzysta z niej ponad 2000 osób. Budowa sieci była niezbędna, bo w gminie Kobierzyce jest coraz więcej mieszkańców. Bardzo szybko się dynamicznie rozwijają te miejscowości, także no tutaj też jest jakby duża potrzeba nie tylko w zakresie budowy kanalizacji, ale też wodociągów. Budowa kanalizacji to inwestycja istotna również z punktu widzenia ekologii. Przede wszystkim ochrona środowiska. Głównie mieszkańcy korzystają teraz z szamp. Część mieszkańców też korzysta z przydomowych oczyszczalni ścieków, ale no, wiadomo, że jak mamy zbiorczy system odprowadzania ścieków, no to wiadomo, że to jest też wygoda dla mieszkańców. Większość sieci kanalizacyjnej została już położona. Trwają jeszcze prace związane z pozostałą infrastrukturą. Na dzisiaj jesteśmy już w wielu miejscowościach po zakończeniu budowy sieci. Odtwarzamy teraz drogi, budujemy pompownie. W niektórych miejscowościach trwają te prace sieciowe, a do 2 miejscowości jeszcze Żelnik Małych oraz Krzyżowic wchodzimy. Tak ogromna inwestycja wiąże się z wieloma utrudnieniami, choćby dla kierowców czy pieszych. W gminie Kobierzyce mieszkańcy zdają sobie sprawę z konieczności przeprowadzenia prac. Niewiele nam zostało do końca i naprawdę liczymy na wyrozumiałość mieszkańców. I cieszymy się, że mieszkańcy są tacy, jacy są tutaj, bo naprawdę są mega wyrozumiali. Dziękujemy zawsze, że są tacy. Mamy wspaniałych mieszkańców. Inwestycja obejmuje swoim zasięgiem aż 11 miejscowości, a jej koniec zaplanowano na 2020 rok. Dla Echo24 z gminy Kobierzyce, Mateusz Lubański.